Dzień dobry Państwu. Wreszcie zapraszam Państwa do obejrzenia mojej perfumerii. Tak, wiem, długo, ale jednak cały czas były jakieś inne po drodze obowiązki, inne zmagania i nie mogłam się zebrać, żeby wreszcie Wam tutaj pokazać to moje królestwo. Perfumerię Sillage, więc zapraszam. Zapraszam Was podróż po moich perfumach, po perfumach, które sobie sama wybrałam, sama wyselekcjonowałam. Jak wiecie, sama również wywąchałam na targach, a to w Mediolanie, a to targach we Florencji. I jakie marki u siebie tutaj zebrałam? Otóż Faucanto, czyli taka córeczka Tiziana Terenzi. Tiziana Terenzi, same zapachy, tylko te, które wiecie, lubię, cenię i polecam, szczerze polecam. Nie inne, absolutnie, dlatego że wiecie, naturalność, autentyczność dla mnie jest najważniejsza, prawda? Kajal. Kajal, czyli taki arabski trochę duch, taki dubański, Emiraty Zjednoczone, gdzieś tam indyjskie klimaty, bardzo bogate, bardzo wyselekcjonowane składniki. Atelier des Ors, czyli bogactwo natury, bogactwo składników bardzo takich gęstych, esencjonalnych. Tutaj wizja złota, pachnąca wizja złota. Muszę o tych zapachach opowiadać Wam więcej, bo myślę, że warto. Montal. Zobaczcie, jak dużo u nas jest perfum Montal. Jak wiecie pewnie, lubię tę właśnie markę, lubię jakość tych perfum. Bardzo cenię ją za projekcję i za to, że rzeczywiście te zapachy zabierają przestrzeń, a my Polki to lubimy, prawda? Więc Montal się też u nas znalazły. Roberto Ugolini, marka, którą poznałam na targach, która mnie zachwyciła i która również jest w naszej perfumerii, oczywiście i Mancera. Mancera, czyli perfumy też bardzo mocne, bardzo trwałe i bardzo robiące długi sillage. Zapraszam dalej. Dalej to Tkliwich Liści, czyli marka, którą bardzo promuję osobiście, dlatego że pokochałam ponad wszystko zapach numer 2 Tkliwych Listów. Polska marka, jak wiecie, dla mnie bardzo cenna i bardzo, bardzo istotna. Marka Mint. Mint to marka, którą poznałam również na targach w Mediolanie. To marka, która przede wszystkim zaczarowała mnie swoim takim autentyczną pasją i autentyczną chęcią kreowania zapachów idealnych dla każdej przestrzeni idealnych. Więc powiem Wam szczerze, że z 4 zapachy od Minta to moje ulubione zapachy i nie wyobrażam sobie dzisiaj życia już bez nich, tak naprawdę. Mint ma taką wersję jeszcze troszeczkę tańszą, SJL. Też bardzo ciekawa, ale taka bardziej dla nastolatków, dla młodych osób, które szukają zapachów przestrzennych, ale takich bardziej sorbetowych. Plum Impression, przepiękna marka, bardzo elegancka, bardzo luksusowa, bardzo wytworna i jednocześnie taka francuska, wiecie, francuska, całkowicie francuska. House Oud to jest marka, którą nie do końca sama czuję, aczkolwiek sporo osób ją kocha. Nie wiem, czy ona u mnie jeszcze zostanie na dłużej. Powiem Wam szczerze, że czasem jest tak, że kreujemy swoje miejsce na podstawie swoich własnych upodobań, a czasem trzeba zrobić wyjątki. I nie wiem właśnie, czy ta marka zostanie, czy nie zostanie. Jest to pod znakiem zapytania. Kolejna marka New Notes. Tutaj rzeczywiście 4-5 zapachów, które naprawdę są warte poznania, które są ciekawe. To są ekstrakty perfum, więc bardzo fajna trwałość i myślę, że o tych zapachach również opowiem wkrótce. A teraz pokażę Wam, jakie zdecydowałam się tutaj zabrać marki makijażowe. Jak wiecie, ja jestem bardzo, bardzo taka wymagająca, jeżeli chodzi o makijaż, więc postanowiłam absolutnie na profesjonalne marki. La Vertu, czyli marka, która proponuje krem, ale w kamieniu, czyli krycie od razu w pudrze. La Vertu 03, kosmetyk, który naprawdę jest zdecydowanie hitem. Jest takim jakby kamuflażem, dosłownie potrafi nam ukryć niedoskonałości skóry, a jednocześnie też nadać kolorytu. Więc dla mnie fantastyczny, fantastyczny kosmetyk. I oczywiście jedynka i dwójka to bronzery. Zebrałam również markę Bicor. Bicor, czyli sławną ziemię Egiptu. Mamy też u nas ziemię Egiptu, którą można kupić stacjonarnie, tylko i wyłącznie stacjonarnie. Cienie, róże, może tutaj troszkę bardziej pokażę Wam. Zobaczcie, róże Bicor, cienie Bicor, rozświetlacze również. Bicor moje ulubione.
i kompakty Bicor. Tutaj mamy dwa fixingi od Lavertu. Pędzle bardzo dobrej jakości, naturalne z Bicor. Oraz, tak jak wiecie, pewnie moje ukochane podkłady z marki Matisse. Jeżeli chodzi o markę Matisse, mam tylko podkłady i to właśnie mój ulubiony kosmetyk, jeżeli chodzi o makijaż. Z pielęgnacji mam dwie marki. Jedna to będzie Natural Bize, która jest bardzo znana i sławna i według mnie już taka dość bardzo rozpoznawalna. A druga marka to marka QMS, z której jestem niezwykle dumna, gdyż jest tylko u mnie, jeżeli chodzi o perfumerie niszowe. I powiem Wam szczerze, że sama jestem użytkowniczką tych kosmetyków i uważam je za fenomenalne. Ale o nich na pewno Wam jeszcze nieraz będę mówiła. Zapraszam Was na lewą, na prawą stronę. Tutaj u nas nie ma podziału oczywiście na męskie, damskie pachnidła. Domyślacie się, prawda? Wszystkie są dla wszystkich, więc Markocia. Markocia bardzo takie skoncentrowane zapachy w czarnych butelkach i Markocia delikatna, subtelna, bardziej dzienna w białych butelkach. Moje ulubione to, jak wiecie pewnie, Scent i White Field. Przepiękne zapachy, naprawdę polecam. Fantastyczne pachnidło. Z Markocci z czarnej butelki Black Jack, jak widzicie, uwielbiany przez nas zapach. Oczywiście Moonshine też przepiękny, który jest troszeczkę podobny do Gozo Jerobam. Gozo również, marka Jerobam również u nas musiała się znaleźć, bo to są zapachy, które niezwykle cenię, niezwykle. Botanica, czyli bardzo takie artystyczne, hiszpańskie perfumy, o których też będę Wam czasem wspominać. I troszkę taka tańsza wersja Botaniki, wody toaletowe. No i oczywiście KDL, tak? KDL, czyli trzy zapachy od znanej francuskiej marki, której cały czas Wam opowiadam, o której Wam opowiadam, że to jest dla mnie zapach po prostu Rose Fatale, zapach eleganckiej, wytwornej kobiety, ale jednocześnie kobiety vamp, tak? Więc na pewno już o tych zapachach nieraz słyszeliście. Zapraszam dalej. Tutaj znalazły się zapachy Breakout. Breakout to francuska marka, która ma ogromnie długą już tradycję w produkowaniu perfum, która zdecydowała się na zapachy personalizowane. Czyli kupując taki zapach 100 ml, dostajecie również dwa ekstrakty, które są podane w rolonie i koloński zapach i ekstrakt również w takiej formie skoncentrowanych perfum, które już są podane w sprayu. Więc w summa summarum, kupując 100 ml zapachu, dostajecie 124 ml perfum. Przepięknych perfum, a zapachy są około 600 zł kosztują, więc nie są aż takie bardzo drogie. Welton London. Przepiękna, cudownie elegancka, wytworna i niezwykle szlachetna marka, z której też jestem bardzo dumna, dlatego że mam tylko ja w całej Polsce. Zresztą Breakout też mam tylko ja, Markocci też mam tylko ja. Ach, jaka jestem skromna. Kochani, Olfactive Studio, zapachy bardzo proste dla do kupienia na prezent, bardzo bezpieczne. Może proste to jest złe słowo, bezpieczne do kupienia na prezent, gdyż podobają się praktycznie każdemu mężczyźnie. Takie są po prostu, tak? Więc z Weltonem nie będę Wam się tutaj rozgadywać, bo mogłabym przedłużyć ten film w nieskończoność. Oczywiście Serjoff i Casa Morazzi to są zapachy, o których nie trzeba dużo mówić, bo każdy raczej je zna. I bardzo przepiękny i ceniony przeze mnie Vidian. Vidian Healy to jest zapach, który mnie oczarował. Przepiękne, delikatne, takie pikantne wręcz nuty w otwarciu, soczyste serce i bardzo, bardzo gęsta, esencjonalna baza. Więc to, co tygryski lubią najbardziej. I zapraszam Was dalej. Dalej tutaj pokażę Wam, że mamy tutaj botaniczne świece również, czyli też naturalne sojowe woski i perfumy w nich zawarte, czyli to, co my lubimy jesienią, co sprawia, że te jesienne długie wieczory stają się po prostu ciekawsze, lepsze i milsze. No i oczywiście Markocia, zapachy do domu. Bardzo, bardzo pięknie podane, bo zobaczcie, jak dyfuzor wygląda, niczym perfumy. Zobaczcie, przepięknie, naprawdę. I takie zapachy Markocia do domu przede wszystkim są gwarancją również trwałości. Dlatego, że naprawdę możemy być pewni, że cały czas, dopóki ten zapach się nam nie utleni, będzie ten zapach pięknie emanował. Ja u siebie w domu Markocia tą mniejszą pojemność 100 ml miałam przez 3 miesiące, więc naprawdę wydajność z tych zapachów fantastyczna. Mam również pielęgnację wegańską marki Sevon.
czyli balsamy, kremy do ciała i żele pod prysznic. Fantastyczna jakość, kochani. Ja mam tutaj tester, ale jakość tych kosmetyków to jest po prostu niesamowita. Ja bym się w życiu nie spodziewała, że te balsamy, zobaczcie, tak łatwo się rozprowadzają i tak szybko wchłaniają się w skórę. One są naprawdę niesamowite. Mamy tutaj jakość przede wszystkim i mamy pewność, że mamy naturalne składniki i wegańskie składniki. Więc idąc dalej, przedstawię Wam jeszcze całą serię świec. Świece zdecydowaliśmy się na Veloutiera i na Woodwick, dlatego że to są marki przede wszystkim bardzo dobre, korzystne cenowo i bardzo, bardzo takie pewne, jeżeli chodzi o jakość, według mnie. Zresztą wiecie o tym, że ja cały czas o nich opowiadam, więc uważam, że te zapachy warto poznać i warto je mieć w swoim domu. No i oczywiście jeszcze Mille Fiori Milano. Mille Fiori to jest też marka, która produkuje przepiękne dyfuzory do domu, zapachy do domu i myślę, że to są po prostu kosmetyki do domu, takie akcesoria do domu, które warto kupić nawet na prezent, kupić dla siebie, bo myślę, że ten produkt po prostu sam się obroni, prawda? I tak właśnie kształtuje się moja perfumeria. Mam nadzieję, że mnie kiedyś odwiedzicie tutaj, że zawitacie do mnie stacjonarnie. Jeżeli tylko będzie taka możliwość, napiszcie mi oczywiście w takiej prywatnej wiadomości, że będziecie, a ja postaram się przyjąć Was tutaj osobiście. Dziękuję tymczasem pięknie i do usłyszenia.